Wczoraj przy sobocie wypuściliśmy szynszylę i mamy taką, która do nas przyjechała, czteromiesięczna, taka mała kuleczka. Mówimy, a to ją wypuścimy, niech sobie pobiega z tą starszą, dziesięciomiesięczną. Dwie pozostałe siedziały w klatce i mówimy to niech one gdzie się lubią, tą małą, ta chmurka lubi, tą pusiem najmniejszą, niech sobie pobiegają. I tak sobie biegały po pokoju, to na parapet, to za kwiatkiem się chowały, to, to wskakiwały na łóżko, to po całym pokoju i tak się bawiły. I tak sobie biegały, i biegały. I w pewnym momencie patrzę, a ta starsza dziesięciomiesięczna szynszylka, tak jakby się zaczęła krztusić. Coś jej widać ewidentnie, że utknęło jej w gardle, w przełyku. No i widzę, że nie może sobie poradzić, ale to no, nie jest duże stworzonko, więc mówię, nawet nie wiem, jak jej to coś wyjąć. No zaczęłam szukać w internecie. Niewiele mogłam w tym internecie znaleźć. No, mówię, no nawet palca nie włożę, bo moje palce większe jak ten jej przełyk, no nie da rady. Mówię, no to trzeba co robić. Godzina już 22. Trzeba dzwonić do weterynarza. I mamy takiego weterynarza, do którego przyjeżdżają inni weterynarze, którzy zajmują się gryzoniami. I mówię, to zadzwonię tutaj. To mi coś tam powiedzą, poratują. Powiedzą, albo pojadę na to weterynarię, żeby tej szynszyli coś wyjąć sobie z tego pyszczka. No ale niestety nie odbierają. No to dzwonię na drugą weterynarię. Mówię, może tutaj. Piszę smsa. Pani odpisuje, że nie ma ich, że wyjechali i nie może teraz rozmawiać, nie może pomóc. A widzę, że Krzynszyla się krztusi. Próbowałam sama z dziećmi im to wyjąć, bo nie wiedzieliśmy, co jej utknęło w tym gardle. Nie chciała pyszczka otworzyć, próbowaliśmy. Już widzę, że jest osłabiona, zaczyna się pocić, mokra się zaczyna robić. No, włożymy ją na, do klatki, może sobie y, poleży, może i to jakoś przejdzie. Zaczynała się ślinić, zrobiła się w końcu cała mokra. Już widać, że nie ma siły, brakuje jej najprawdopodobniej powietrza. Mówię, już nie wiem co robić, jak jej pomóc. Mówię, jak ją zostawię jeszcze chwilę. No, to nam stechnie. No, najbliższy weteryna, weterynarz, który będzie czynny, to jest 100 km od nas. No, z zadławieniem nawet tyle nie dojadę. A co najgorsza, jeszcze zepsuł się samochód, także no, takiej odległości na pewno nie pokonam. I myślę, co tu robić. Córka zaczęła płakać. Bo to wspaniała, śliczna szynszylka. No, mi też jej bardzo szkoda było. Moja ulubiona. I mówię tak, do syna, Piotruś, biegnij, proszę przynieś wodę święconą egzorcyzmowaną. Przyniósł tą wodę, nalał mi troszkę na rączkę. Mówię. A wcześniej jeszcze mówią dzieci tak. W imieniu Jezusa Chrystusa nakazujemy, żeby tej szyszyli to przeszło. Niech wykrztusi się, niech żyje. Nic. Raz, drugi, trzeci nic. Ja mówię, no to biegnij po tą wodę. Przyniósł tą wodę egzorcyzmowaną. Mówię, ale gdzie jej wylać? Na szyję jej nalałam tej wody egzorcyzmowanej. A do Justynki mówię, biegnij, w sypialni jest Benedykt, przynieś medalik świętego Benedykta. Mówię, jeśli chodziła o tych kwiatków, tak sobie myślę i zjadła coś, może, coś, może jej kwiatek zeszkodził, może coś jej, ale widać, że ewidentnie, że było coś w tym przełyku. I dziecko pobiegło, przyniosło mi brelok. To, co pierwsze mogło znaleźć. No były medaliki mniejsze, no ale dobra, nieważne. Ważne, że przyniosło. Położyłam tak na tą szynszylę i wyobraźcie sobie, że ta woda plus ten medalik i szynszyla zaczęła wracać. Już widać było, że nic w tym gardle nie siedzi. I jakby nie to, to by po prostu nam zeszła, zdechłaby. A tak Bóg uratował nam szyszyle. To było takim wielkim świadectwem dla nas, jak myśmy się cieszyli. Ona, ta szyszylcia była cała mokra, tak ją wymordowało. Gdzie szyszyle na ogół się nie pocą, bo one kąpiąc to się kąpią w piasku. Ich się nie myje w wodzie, bo mają bardzo gęste futro. I tak żeśmy się ucieszyli, i sami byliśmy, już strach z nas zszedł. Mówimy, będzie żyła, ale była tak zmęczona, że jak położyliśmy ją na łóżku, to się przytuliła do poduszki i leżała. Chwilkę, ale mówimy, no skoro już ją zagrożenie minęło, to zaniesiemy ją do klatki, w której sobie mieszka. I rozłożyła się od razu na półce i leżała. I ten brelok zamieniliśmy, który leżał na niej, mówię. Dziecko poczekaj, przyniosę zaraz medalik świętego Benedykta, założymy jej na sznureczku, na szyję. Niech ją chroni. Ale że to już było bardzo późno, bo 22.30 i ta szynszyla była taka zmęczona i my mówimy, no nie ma wyjścia, no spać trzeba iść. To są zwierzęta nocne, więc one i tak w nocy będą siedzieć, ale my po całym dniu jesteśmy tyle zmęczeni. Ufamy Bogu, skoro jej pomógł, to jej na pewno pomoże. Ale uchyliłam tak drzwi i ten medalik, który miała założony na szyi, tak troszeczkę zwisał. Co skoczyła na półkę później, już jak trochę doszła do siebie, to było słychać. Pyta Justynka mamusiu: A czy ta szynszy, czy święty Benedykt na nas się nie obraził? Wie dziecko, zobacz w jakim stanie jest ta szynszyla. Dobrze, że już jej wszystko mija, bo musieliśmy ją wysuszyć suszarką, żeby miała chociaż trochę suche to futerko. Resztę jej doschło i myśmy w nocy jeszcze wstałam zobaczyć jak ona się czuje, czy wszystko z nią w porządku i patrzę wyschła już i siedziała sobie na półce, już chodziła pomiędzy piętrami, bo ma piętrową klatkę, między piętrami sobie chodziła z tym świętym Benedyktem, jadła, dosypała mi jeszcze jedzenia, żeby sobie pojadła, bo, bo się wymęczyła strasznie. No, i w ten sposób nam uratował Jezus i Maryja szynszyle. Bo gdyby nie ta woda święcona, egzorcyzmowana, i ten święty Benedykt, to by było już, byłoby po szynszyli. Także odmówiliśmy zdrowaś Mario, dziesiątek zdrowaśki, że tak powiem. I poszliśmy spać w Czynieniu. I dzisiaj dzielimy się z tym świadectwem. Bo to jest niezwykłe. Jeśli wszystko się nie składało, zepsuty samochód, jedna weterynaria zamknięta, druga weterynaria zamknięta, nie było komu kompletnie pomóc, nie poradzilibyśmy sobie i to zwierzątko nasze by nie żyło. A dzięki Bogu, bo nikomu więcej żyje. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Chwała Panu.